sobotę, 16 grudnia, dyrektor publicznego przedszkola nr 1 wcieli się w rolę kasjerki. Przedszkole nr 1 w Ropczycach bierze udział w akcji kasjerskiej organizowanej przez drogerię DM, która od niedawna została otworzona w naszym mieście. Drogerie DM bardzo często prowadzą takie akcje w swoich sklepach na terenie całej Polski i bardzo cieszę się, że właśnie w Ropczycach nasze przedszkole może wziąć w niej udział. Akcja kasjerska polega na tym, że cały dochód ze sprzedaży z jednej konkretnej wyznaczonej godziny zostanie przeznaczony dla przedszkola na określony cel. A naszym celem jest zakup tablicy interaktywnej dla dzieci, aby urozmaicić zajęcia, które są prowadzone w przedszkolu, aby były bardziej nowoczesne i aby dzieci się wszechstronnie rozwijały. Liczę na to, że uda nam się zebrać wyznaczoną kwotę i to moja prośba do mieszkańców Ropczyc i okolic. Każdy może wesprzeć nas, przychodząc właśnie do drogerii DM na zakupy. Drogeria ta mieści się przy ulicy Wyszyńskiego, niedaleko Lidla. I zapraszam w najbliższą sobotę, 16 grudnia, w godzinach od 11 do 12. Do zobaczenia. Zachęcamy do włączenia się w akcję kasjerską, dzięki której przedszkolaki będą mogły korzystać z nowej tablicy interaktywnej.